z tych ksiąg pamiątkowych zredagowałyśmy tą książkę na 50-lecie. Te podróże rozpoczęły się w roku 1998 od pierwszej podróży do Bawarii, do miejscowości Berchtesgaden. Fantastyczne były te przygody, one są opisane też, właściwie każda z nas pisze. Pani miała autorski program. Miałam autorski program zajęć fakultatywnych, zaakceptowany przez dyrektora bez większych problemów, ponieważ ufał po prostu, że zrobię to tak należy. Z naszej szkoły wyszło bardzo wielu ludzi, którzy kształtują kulturę Cieszyna. Bo weźmy na przykład prowadzącą już w tej chwili od 22 lat, prowadzącą festiwal na granicy, prawda, Jolę Dygoś. I ta parskalowska trzcina myśląca, ona we mnie cały czas żyje. I stąd pan Cogito, który przecież od Pascala wziął swoje imię, to jest bohater, z którym gdyby